przykład się boisz wystąpień publicznych? Troszkę tak, troszkę mnie to stresuje. Serio? Co ty mówisz? No dobra, w takim razie lajtowy temat. Jak ty się bawiłaś na swojej studniówce? Bawiłam się bardzo dobrze. Początkowo zastanawiałam się, czy w ogóle na nią pójść. Dlaczego? Bo średnio się czuję w takim bardzo kobiecym wydaniu. Ale finalnie gdzieś tam wszystko super wyszło. Pani mnie pięknie pomalowała, Kajetan mnie uczesał. I założyłam sukienkę mojej mamy sprzed 15 lat. Więc też bardzo zabawna sytuacja. I było super. Wszyscy razem bawiliśmy się, co było dla mnie szokiem, no bo jednak to zdalne nauczanie robi swoje i gdzieś tam nie ma takiej socjalizacji, jaka mogłaby być. Ale wszyscy razem się bawiliśmy i nauczyciele tak samo, więc było super. A do której godziny się bawiłaś? Ja się bawiłam do godziny. Powiedz poprawnie. Przed pierwszą wyszłam. Przed pierwszą czy przed 12? Przed pierwszą wyszłam. A, bo impreza się skończyła, czy ty wychodziłaś właśnie, trochę wcześniej? Właśnie miało być tak, że DJ miał być do pierwszej, ale finalnie się okazało, że był do trzeciej. Więc no, ja wyszłam o pierwszej. Nie no, nie ma co zostawać do końca. 100 dni do matury, no bo studniówka. Jak tak. Idą twoje przygotowania? Idą dobrze, no na pewno mam korepetycje z matematyki, które gdzieś tam są mi potrzebne i robię z panem próbne matury. Ja rozszerzam jeszcze historię sztuki, no to uczę się gdzieś tam, no w szkole mam lekcje i też w domu się przygotowywuję, więc w porządku. A gdzie ty byś chciała iść dalej? Na ASP, na Wydział Grafiki. Bym się chciała dostać ambitnie. Bardzo. Ambitnie, to dlatego musiałaś rozszerzyć historię. Teoretycznie nie muszę, nie jest mi to potrzebne, ale Z pasji do sztuki stwierdziłam, że jest to w porządku pomysł, żeby gdzieś tam się zabrać za taką naukę. Okej. Okay. No to co? Wszystko mamy. Nie będę cię dalej męczył. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.